Witam serdecznie, dziś chciałem opowiedzieć wam o kolejnym odcinku szczepionki. Czy AstraZeneca, czy Pfizer? Która jest lepsza? Bo ja uważam, że każda szczepionka jest lepsza, ale wy uważacie inaczej? To zależy od was, jaka szczepionka jest lepsza. Którą się zaszczepicie? To zależy od was, bo można przyjąć dwie dawki każdej szczepionki. Tylko jest odstęp między miesiącami czy tygodniami, są odstęp między szczepionkami. A wy którą szczepionkę chcecie zaszczepić się? AstraZeneca czy Pfizerem? Bo teraz jest kolejka, na przykład wiekowo, czy 70, czy 80, każdy. Ale teraz musimy poczekać, czy na swoją kolejkę, czy 70, czy 80, nawet przewlekle chorzy są szczepieni. Lekarze byli szczepieni, nauczyciel byli szczepieni. Każdy człowiek, ale żeby pokonać tę chorobę, to każdy się musi zaszczepić. Tak jak mówiłem ostatnio, każda choroba jest lekarstwem. Nawet taka szczepionka jest chorobą. Czy gruźlica, czy katar. Ale na katar nie ma szczepionki. Na katar są leki, ale też to jest choroba. Czy gruźlica, czy ospa, czy każdy. Każda choroba jest szczepionką, bo każdą chorobę można zwalczyć chorobą. Czy AstraZeneca szczepionka, czy Pfizer, to zależy od was. Dziękuję serdecznie, subskrybujcie kanał, lajkujcie, udostępniajcie, a ja przygotuję kolejny reportaż, czy kolejny film o szczepionkach, czy maseczkach. Dziękuję serdecznie, subskrybujcie kanał, lajkujcie, udostępniajcie, napiszcie AstraZeneca czy Pfizer, a ja przytnę wam serduszko. Dziękuję serdecznie, pa, do kolejnego odcinka.